Lokator. Występują. Muzyka. Zdjęcia. Pan komisarz? Wilkinson, prawda? Co mamy? Już skończyliśmy, więc przykryliśmy ciało. Tędy. Co? To dziwka. Wygląda strasznie. Są świadkowie? Nie. Scenariusz i reżyseria. Co jest? Byliśmy z Billem po pracy w barze. Do 4 nad ranem. Ofiarą jest 30-letnia kobieta. Niebawem biuro szeryfa wyda oświadczenie w tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się, że morderca naśladuje zbrodnie popełnione przez Alonso Rodriguez'a 7 lat temu. Narzędziem zbrodni był nóż. W lipcu po krótkim procesie apelacyjnym Rodriguez został skazany, a następnie stracony za popełnienie dwóch brutalnych morderstw na prostytutkach w Hollywood. Komisarzu, dlaczego morderca naśladuje Rodriguez'a? Nie ma podstaw, żeby tak twierdzić. To pojedynczy przypadek. Potwierdza pan, że to była prostytutka?
Wygląda na to, że tak. Ostatnie pytanie. Ile zostało? Do końca miesiąca starczy. Zostały dwa rachunki. Od maja tylko trzy osoby go oglądały. Opuść czynsz do 800. Jeszcze kilka razy tak pukniesz, a zwrócisz na siebie niechcianą uwagę. Kto mówi, że niechcianą? Ja się nie pchałem. To szefowie uznali, że się tu przydam. Może na zewnątrz budynku. Nie dziwne, że pana partner zrezygnował? Ustalmy coś, dobrze? Ten, kto przydzielił takiego żółtodzioba do tej sprawy, musiał być niespełna rozumu. Mam 14 miesięcy stażu. Oszczędź mi tych pierdół. Jesteś gorszy od mojego ojca. To właśnie przyszło. Chyba nie powinieneś otwierać. Kto jeszcze to widział? Najlepiej odkurzać z góry na dół, żeby kurz nie wpadał do buzi. Dobrze. Słyszę cię, Ellen. Wychodzę. Weź swoje cholerne leki. Nikt nie wynajmie mieszkania od wariatki. A od wariata? Cześć, kochanie, tu tata. Zastanawiałem się, czy nie odwiedzić mamy. Nie możesz. Proszę. Dlaczego? Lekarz pozwolił. Jeszcze nie jest gotowa na spotkanie z tobą. Mówiła ci coś? Nie, lekarz tak powiedział. Tobie też powiedział, żebyś mnie unikała? To nie tak. Zajmuję się teraz mamą. Może zjemy razem lunch? Mam dużo nauki, egzaminy i pracę do oddania. Dobrze, rozumiem. Jestem bardzo zajęta. Nie tłumacz się, rozumiem. Też mam dużo pracy. Muszę lecieć, może jutro? Dobrze, jutro. Chwileczkę. Tak? Witam. Przepraszam, że nie zadzwoniłem wcześniej, ale przechodząc zauważyłem tabliczkę. Tak? Szukam mieszkania. Domek dla gości brzmi zachęcająco. Proszę wejść. Pięknie pachnie. Przeniósł się pan do Los Angeles? Nie, po prostu szukam czegoś nowego. Czegoś, co mnie zainspiruje. Przepraszam. Proszę tędy. Może pan korzystać z kuchni, ale czynsz obejmuje śniadanie do 9:00. Czy wstaje pan później? Raczej tak. To sprawka jakiejś bandy. Nie, sprawcą jest jedna osoba. I z całą pewnością naśladuje Rodriguez'a. Spójrz, 40 różnych nacięć. Wszystkie biegną tak samo.
Leworęczny? Na pewno użył lewej dłoni, ale nie jest mańkutem. Użył jej specjalnie. Odrobił pracę domową, ale nie dokładnie. Rodriguez zadawał wiele ciosów, ale nieśmiertelnych. Patrzył, jak ofiara umiera powoli. Ona natomiast ma przecięte gardło. Zmarła od razu. Ma sumienie? Zależy, co to dla ciebie znaczy. Twój morderca ma zupełnie inny profil psychologiczny. Pieprzony palant. Dziękuję, Sam. Przykro mi z powodu twojej żony. Lepiej się czuję? Nie. Czym się zajmujesz? Zawodowo. Piszę. Dlatego potrzebuję ciszy. I dużo prywatności. Biorę je. Od razu. Nie wiesz, ile wynosi czynsz. Na pewno kwota jest odpowiednia. Wiem, że mnie nie oszukasz. Jestem Malcolm Slide, Ellen Bentinck. Mój mąż Joe pracuje do późna. To dla mnie ważne, żebym miał jedyny klucz. Naturalnie. Oczywiście poza mną. Nie wolno mi przeszkadzać. Przekażesz mężowi? On nie będzie cię niepokoił. Czynsz wynosi $1000 miesięcznie. Ze śniadaniem. Zapomniałam o referencjach. Nieważne. Potrzebuję tylko spokoju. Dziękuję. To jest panna Sally Harrison. To, co z niej zostało. Jej ciało znaleziono około 3:15 nad ranem na Sunset i Olive 8400. Miała 23 lata, 1,60 m wzrostu, typ kaukaski. Była prostytutką. 39 ran kłutych. Brak świadków, podejrzanych i motywu. Na dodatek gnojek naśladuje Rodriguez'a. To wszystko. Kto to? Smith z policji i federalni. Będą nam deptać po piętach. Co robisz? Mówiłem ci, żebyś mi nie przeszkadzała. Pomyślałam, że napiłbyś się herbaty. Przepraszam, tam postaw. Co z nimi nie tak? Patrzą na mnie. Śledzą. Wszędzie. To irytujące. Powiem Joemu, żeby je zabrał. Nie, już mówiłem. Nie chcę, żeby ktokolwiek tu wchodził. Nigdy. Sam je wyniosę. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Trochę odpoczynku. Czy mogłabyś mi zrobić zakupy?
To za dużo. Zatrzymaj resztę. Kup, co chcesz. Nie jestem wybredny. Dziękuję. Przy jedzeniu. Nie widziałem jego twarzy. Było ciemno, padał deszcz, a on uciekał. Miał na sobie długi płaszcz, jak Neo. Jakiego koloru? Purpurowy, ciemniaku. Zrobimy portret pamięciowy. Mężczyzna w długim, ciemnym płaszczu. Zawołaj Jima. Kiedy skończą, wypuść go. Wypuścić? Wyciągniesz jeszcze coś z niego? Racja. Wiesz, może... Pieprz się. Wspaniałe, kochanie. Kupiłam po zajęciach. Mimo wszystko dobre. To wszystko przez ciebie. Proszę, nie zaczynaj. Jak lekarz. Byłeś obsesyjny i nieugięty. Nigdy nie była dla ciebie wystarczająco dobra. Nawet w łóżku. Przestań. Wiem, że mogłem być inny, ale to nie o mnie chodzi. To twoja wina. Nieprawda. Muszę jutro wcześnie wstać. Zadzwonię później. Co się stało z ogłoszeniem? Wynajęłam. Wynajęłaś? Już się wprowadził. Kto? Mężczyzna. Malcolm jakiś tam. Zapłacił za 3 miesiące z góry. I nie musiałam obniżać czynszu. Widziałam, że jest zdecydowany. Wliczyłam śniadania. To od twoich rodziców. Nieprawda. Zdejmuje właśnie obrazy twojej mamy. Nie, nie idź tam. Tylko ja mogę do niego wchodzić. To nie jakiś świr? Jest trochę dziwny, ale raczej nie groźny. Tak czy siak, nie mamy wyboru. Coś nowego z laboratorium? Niestety. Nic pod paznokciami. Żadnych włókien ani śladów gwałtu. Ponadto albo się znali, albo ją zaskoczył, bo nie ma śladów walki. Poza Alfonsem nikt nic nie widział? Na środku Sunset Boulevard? Co z listem? Parę odcisków palców należących do osób, które go trzymały, zanim trafił tutaj. Z poczty, recepcji i twoje. Nic o papierze ani atramencie. To wszystko? Śledzimy Alfonsa, ale do tej pory jest czysty. Czysty Alfons. To oksymoron. Nie sądzę, żeby to był on. Jasne, że nie, kretynie. Wiem, że to twoja pierwsza sprawa i że chcesz się popisać przed kolegami, ale ja potrzebuję podejrzanych. Nie marnuj mojego czasu. Powiedz mi coś na ucho. Nie wiem co. Świetny pomysł. Zaraz to sprawdzę. Thank you.
Ja wybrałem dużego misia, ty go zamieniłaś. Przykro mi, ale to jest dokładnie ten, którego wybrałeś. To dla ciebie. Nie lubię ich. Wiem o tym. Jesteś jeszcze. Nie słyszałeś mnie? Co to za zapach? Płatki owsiane. Nie dla ciebie. Mam nocną zmianę. Tylko nie obudź lokatora. I zdejmij buty, zanim po pijaku będziesz się wdrapywał po schodach. Też chciałabym się wyspać. Jak mi się zechce. Pamiętaj o lekach. Wychodzi. Śledzisz mnie, kotku? Co masz, Sam? Jej organy rozrodcze zostały wycięte. Jakby przeprowadzał cesarskie cięcie. Cholera. Lepiej ją przykryj. Nie, już dobrze. Jest coś jeszcze. Myliłem się. On nie naśladuje Rodriguez'a. To jest Rodriguez. Była przytomna? Cały czas. Wszystko jest tak samo. Silna prawa ręka. 2 centymetry głębokości. Sierpowate ostrze. Z lewej do prawej i z powrotem. Przykro mi. Wiem, że stawiacie to w złym świetle, ale on wrócił. Twierdzisz, że ten, kto zabił te dwie dziwki, jest tą samą osobą, która zabiła tamte, za które skazano Rodriguez'a 7 lat temu? Jestem pewien. To niemożliwe. W mieszkaniu Rodriguez'a znaleziono krew ofiar i narzędzie zbrodni. Ktoś musiał go wrobić. To dokładnie ten sam styl. On sam nam to mówi, jak chirurg, który się podpisuje. I jeszcze jedno. Wiecie, na kim się wzoruje? Na kim? 39 ran. Ogólne okaleczenia ciała. Prostytutki. Na kim się wzoruje? Na Kubie rozpruwaczu. Kolejna prostytutka została wczoraj zamordowana. Brutalne morderstwo na Sunset Boulevard to kolejne w ciągu paru dni.
Morderca naśladuje Kubę Rozpruwacza, który żył ponad 100 lat temu. Policja wyda wkrótce oświadczenie, w którym potwierdzi, że obie kobiety dźgnięto 39 razy. Policja ostrzega mieszkańców West Hollywood. Zostań tu, Timmy. Uważamy, że brutalne morderstwa, które miały miejsce w West Hollywood, naśladują zbrodnie popełnione przez Kubę Rozpruwacza ponad 100 lat temu w Londynie. Ponadto bierzemy pod uwagę możliwość, że mordercą jest ta sama osoba, która 7 lat temu dokonywała podobnych zbrodni na Sunset Boulevard. Komisarzu, pytanie. Możliwe, że Rodriguez był niewinny, a wy skazaliście go za morderstwa, których nie popełnił? W świetle nowych dowodów policja zwróciła się do prokuratury o ponowne otwarcie sprawy Rodriguez'a. Komisarzu, jedno pytanie. Panie komisarzu. Niech Gregor poszuka jak najwięcej na temat Kuby Rozpruwacza. Daty, ofiary, niewyjaśnione zdarzenia, wszystko. Ten wariat jeszcze nie skończył. Dokąd jedziesz? Wrócę około 4:00. Pan Manning? Doktor Stevens. Chciałbym z panem pomówić, zanim zobaczy pan żonę. Jest coraz lepiej, jednak wciąż doświadcza nawrotów depresji. Stale powinien przy niej ktoś być. Córka żądała, żebym nie zgodził się na pana odwiedziny. Chyba nikt nie cieszy się na mój widok. To raczej opinia córki niż żony. Czy moja? Na wszelki wypadek, gdyby żona zaczęła się niepokoić, pielęgniarka przerwie odwiedziny. Co waszym zdaniem miałbym jej zrobić? To moja żona, do cholery. Proszę nie oczekiwać zbyt wiele. Wpuści mnie pan wreszcie? Witaj, Chandler. Witaj. Dobrze cię widzieć. Na pewno strasznie wyglądam. Dobrze wyglądasz. Nie masz nic przeciwko mojej wizycie? Chyba mi zostaną. Czemu to zrobiłaś? Idź już. Proszę. Nie mogę. Proszę. Siostro, musi pan wyjść. Proszę, idź. Zostaw mnie.
przyszłabym po nią. Było pyszne. Dziękuję. Napijesz się kawy? Chętnie. Gdzie twój mąż? W pracy. Myślałem, że pracuje w nocy. Wcześniej wychodzi. Idzie na siłownię. Nie wiem, co robi wcześniej. I wraca o 3 nad ranem? Słyszałeś? Chyba nie macie za dużo czasu dla siebie. Nie. A ty, o której wróciłeś? Musiałeś być bardzo cicho, bo nie słyszałam. Przepraszam, to nie moja sprawa. Mam dużo pracy. Dziękuję za śniadanie. Miło, że wpadłeś. Nie oddam mojej sprawy federalnym, ani policji. Za późno. Federalni właśnie rozmawiają z Samem, a później chcą nas widzieć. Cholera. Dobra, spotkamy się z nimi. Ale jak przyjdzie Smith, nic mu nie pokazuj. Co robisz? Próbowałem wysuszyć spodnie, ale się zapaliły. Możesz używać suszarki w domu. Tym się już nie przyda. Mogę wziąć jakieś rzeczy z szafy? Jasne. Mamy podobną figurę z twoim mężem. Chce wiedzieć wszystko. Kogo zabił, ile ofiar, gdzie, jak, raporty policji. Od 1888 roku? Tak. Żartujecie sobie. Wszystko o Kubie Rozpruwaczu możesz znaleźć w internecie. Albo w księgarni. Ja nie jestem potrzebny. Chcę mieć to na trzecią. Zastanawia mnie, jak mogłeś na to nie wpaść. Poluje i patroszy dziwki. Znajdź mi akta. Znalazłem. Ralston. 2-0-14-22. 14 nawa, 2 półka. Uśmierciłeś nie tego faceta. Nieładnie. Chrzań się. Co robisz? Czemu mnie śledzisz? Odwal się. Sprawdzam, czy znalazłeś akta. Spieprzaj.
Wiecie, że ten gliniarz Manning był tu dziś? Jest tu? Właśnie wyszedł tylnymi drzwiami. Cholera. Zabrał coś? Powiedział, że nie znalazł teczki. Kretyn. Nawet poszedłem sprawdzić, czy trafił, a on wyciągnął broń. Broń? Czyjej teczki szukał? Rolstona. Przez 2 O. Co ja wyprawiam? Zapomniałem torby. Spodziewasz się kogoś? Przepraszam za spóźnienie. Byłem u lekarza. Na czym stoimy? Wysoki, niski, stary, biały, latynos, azjata? Tego nie mogę stwierdzić, komisarzu. Tylko ogólny zarys osobowości. Z nim też trzeba uważać. Morderca wie, że będziemy próbowali go rozgryźć. Może specjalnie zmieniać swoje zachowanie. I podpuszczać nas? Dokładnie. Dowiem się czegoś nowego. Uspokój się, wysłuchaj jej do końca. To, że naśladuje Kubę rozpruwacza, musi wynikać z choroby psychicznej. Obsesja na jego punkcie mogła wywołać porównanie Rodriguez'a do rozpruwacza, którym posłużył się komisarz parę lat temu. Bzdura. Powiedziałem to po morderstwach. Może to obsesja wsteczna. Ona może mieć rację. Pierwsze dwa morderstwa były inne. Kobiety były pocięte, ale nie aż tak. Pomocny jesteś. Z całą pewnością morderca jest bardzo inteligentny. To, jak posługuje się nożem, świadczy o tym, że skończył jakiś kurs medyczny. A co z motywem? Trudno stwierdzić. Może wynikać z wielu czynników. Psychoza, schizofrenia, cyklofrenia, trauma z dzieciństwa, albo wykorzystywanie seksualne. W przypadku seryjnych morderców takie czynniki jak gniew, nienawiść czy zemsta są abstrakcyjne. Ten przypadek jest dziwny. Mamy maniaka seksualnego, który nie gwałci ofiary. Czy to normalne? W tym przypadku nic nie jest normalne. Dziwne, że przy tak silnej manifestacji psychozy na punkcie płci przeciwnej nie ma rozładowania napięcia seksualnego. Oznacza to, że podnieca go samo zabijanie. No i oczywiście pościg, tak jak Kubę rozpruwacza. A co z przerwą? Zabił 2 kobiety, 7 lat przerwy i znowu zaczyna? 2 czy 10 nie ma znaczenia. Czasami są w stanie całkiem przestać. Myślę, że przez większość czasu ten facet wiedzie takie życie jak pan czy ja. Ma pracę, może nawet rodzinę. Więc nie mógł już wytrzymać? Być może. Albo... Znowu chce być w centrum uwagi. Brakuje mu zabawy w kotka i myszkę. Moim zdaniem ma na pana punkcie obsesję, komisarzu. Chce się zbliżyć i dlatego zostawia te wskazówki dotyczące rozprowacza. Ja bym poszła tym tropem.
Szukam nożyczek. Dwie w jedną noc, skarbie. Spieprzaj. Sam spieprzaj, frajerze. Więc to kopia podwójnego morderstwa rozprowacza z 30 września 1888 roku. Ofiarami były Elizabeth Stride i Catherine Eddowes. Odrobiłeś zadanie. List napisany czerwonym atramentem, który dostaliśmy 3 dni temu, to słowo w słowo ten, który rozprówacz wysłał przed swoim podwójnym morderstwem. Znalazłem coś. Wiem. Rozmiar 43. Możecie zabrać tych ludzi? Chcę mieć zdjęcie. Przepraszam. Batty? Co to może znaczyć? Nie mam pojęcia, ale to na pewno istotne. Powinien to zrobić specjalista. Przecięte nożyczkami. Skąd wiedziałeś, że coś tam będzie? Kawałek fartucha Catherine Eddowes został znaleziony na ulicy Goldstone w noc podwójnego morderstwa. Użyto go do napisania wiadomości krwią, tak jak tutaj. I był tam świadek. Jakiego był wzrostu? Mniej więcej pana. Biały, czarny czy latynos? Widziałem go tylko z tyłu.
Było ciemno. Ale miał na sobie ciemny płaszcz. I małą czarną torbę. Sprawa sięga 100 lat wstecz. Rosną też podejrzenia, że za dwoma morderstwami sprzed 7 lat stoi obecny sprawca. Oznaczałoby to, że biuro szeryfa pomyliło się i skazało niewinnego Alonso Rodriguez'a. Ile niewinnych osób, takich jak Alonso Rodriguez, musi jeszcze umrzeć, zanim zrozumiemy, że kara śmierci jest błędem? Zostań. Na zewnątrz jest piekło. Ponad 600 skazanych czeka na egzekucję. 140 z nich nie ma adwokata. Z powodu archaicznego systemu zginie jeszcze wielu niewinnych ludzi. Specjalnie podburza Latynosów. Może się zrobić zamieszanie, ale ma rację. Umknęło mi coś. Co? Zamknij drzwi. Co to? List z piekła? To ten, który rozpruwacz wysłał George'owi Laskowi po podwójnym morderstwie. Kiedy przyszedł? Był w teczce Rodriguez'a. Rodriguez'a? 7 lat temu? Pamiętasz, co mówił psychiatra? Miała rację. Po aresztowaniu Rodriguez'a rozmawiałem nieoficjalnie z dziennikarzami o tym, jak udało nam się pozbyć współczesnego Kuby rozpruwacza. Po paru dniach przyszedł list. Nie zwróciłem na niego uwagi, tylko dorzuciłem do akt. Przypomniałem sobie o nim, kiedy dostaliśmy nowy list kilka dni temu. Nie wiemy, czy jest tego samego nadawcy. Sprawdziłem. Poza biurem. Atrament, papier, pismo, wszystko się zgadza. Wyciągnąłeś coś z teczki Rodriguez'a i przebadałeś bez niczyjej wiedzy? Ale z ciebie nowicjusz. Jak długo jeszcze federalni pozwolą nam prowadzić tę sprawę, co? Zwłaszcza gdy się dowiedzą, że przeoczyłem dowód w tamtej sprawie. Spójrz na to. On dopasowuje ofiary do ofiar rozpruwacza. Zostały jeszcze Annie Chapman i Mary Jane Kelly. Jeśli go nie dorwiemy, zabije jeszcze dwie kobiety i co? Zniknie na kolejnych 7 lat? Mamy tydzień, może 2. Myślisz, że Smith przyjdzie nam pomóc? Co to? Odcisk podeszwy z miejsca zbrodni. Rozmiar 43, Trapper. Wyprodukowany przez firmę Raptor w stanie Waszyngton. Gruba podeszwa. 10 lat temu były wszędzie. Hello? Panie komisarzu, burmistrz do pana. Cześć, Bill. Możesz przyjść do ratusza? Tak, zaraz będę. No, I'll be there. Komisarz Manning wyciągnął swoją służbową broń i groził nią pracownikowi archiwum. Systematycznie uniemożliwiał dostęp do informacji o śledztwie policji, a zwłaszcza agentom federalnym. Zapewne obawiał się, że jego działania mogą zostać poddane kontroli. Co zabrałeś z teczki Rodriguez'a? To wszystko bzdury. Nie widzisz, że on próbuje przejąć śledztwo? Pozwolisz mu? Grożenie pracownikowi państwowemu to bzdura? Wydział wewnętrzny powinien był cię zawiesić już parę razy. Musisz wziąć urlop, Chandler. Macie już kozła ofiarnego, co? Decyzją Rady komisarz Manning zostaje zawieszony w służbie bez wynagrodzenia oraz skierowany na badania psychologiczne. Jego praca zostanie poddana rewizji i ocenie przez Wydział Wewnętrzny. Chwileczkę. Obsługa. Ślicznie wyglądasz. Zabłociłem je chodząc po ogrodzie w nocy. Umyłem w zlewie. Przepraszam. Nie przejmuj się. Poznaję koszulę. Pasuje jak ulał. Jeśli nic więcej nie potrzebujesz,
Tutaj jesteś. Co tam robisz? Czyszczę twoje buty. Smith to zaaranżował. Co zrobisz? Nie wiem. Córka nie chce ze mną rozmawiać. Żona nie może. Może powinniśmy wyrwać się gdzieś z twoimi kumplami z biura. Potrzebujesz przerwy? Nie, dopóki ten świr jest żywy. Jesteś przeciwko karze śmierci. Oglądasz za dużo telewizji. Idziesz ze mną jutro na spotkanie z autorem książki o rozpruwaczu? Po co? Wiemy wszystko o Kubie Rozpruwaczu. Co robił, gdzie, jak. Znamy nazwiska ofiar, wiemy, kim był. Nie wiesz, kim był. Przecież nigdy go nie złapano. Ale znamy nazwiska podejrzanych. Sądzę, że nasz morderca wzoruje się na którymś z nich. Co powiem Smithowi? Nic. Ujawnił pan to. Uważaj, co mówisz. Odcisk był jedynym dowodem, o którym morderca nie wiedział. Co teraz zrobimy? Przestań, nie wiesz wszystkiego. Ludzie się boją. Musieliśmy pokazać, że śledztwo idzie do przodu. Chce pan go złapać, czy poprawić swoje notowania? Jak dla mnie, jedyne, co wzrasta, to liczba ofiar. Okazało się, że popełniłem błędy w śledztwie. Rodriguez nie powinien był zostać skazany. Dlatego, że prawo w Kalifornii jest nieprecyzyjne? Nie tylko w Kalifornii. Ile niezbitych dowodów w świetle badań DNA uległo korekcie? Popatrz. Oszalał. Nie twierdzę, że mordercy nie zasługują na śmierć. Chodzi o to, że kara śmierci zakłada nieomylność systemu sprawiedliwości. A i w nim zdarzają się błędy. Alonso Rodriguez jest ofiarą jednego z nich. Mam w tym swój udział i muszę się z tym pogodzić. Komisarzu, chodzą pogłoski, że został pan zwolniony, a śledztwo przejęła policja. To nie takie proste. Mam złe przeczucia co do Malcolma. Wydaje mi się... Czekaj, kto to jest Malcolm? Nasz lokator. Jasna cholera. Przestań chrzanić. Nie, Joe, posłuchaj. Ty posłuchaj. Tam nikogo nie ma. Nie mów tak. Wstawaj. Posłuchaj, mam już dość. On wyszedł. Chodź. Obiecaj mi, że przestaniesz, jeśli tam nikogo nie będzie. Boli mnie, obiecaj. Dobrze. Powiedz to. Obiecuję. Jest tu ktoś? Czy ktoś tu jest? Nie. Nikogo nie ma. Tu Amanda, po sygnale zostaw wiadomość. Cześć, kochanie, mówi tata. Przepraszam, że dzwonię tak późno. Oddzwoń. Bardzo chciałbym cię zobaczyć.
Byłem wczoraj u mamy. Nie ucieszyła się zbytnio, ale dobrze wygląda. Dobrze, że poszedłem. Może moglibyśmy pójść? Dlaczego nazwisko Manninga jest na liście podejrzanych? Kiedy? Kradnie dowody i prosi, żebyś nic nie mówił. Dlaczego? Powiedz mu. Kiedy wyszedłeś, przyszli tu ludzie z Wydziału Wewnętrznego i pytali, nad czym pracuję. Nie uwierzysz, ale niektóre z tych stron internetowych noszą nazwy odnoszące się do listu z piekła wysłanego przez rozprowacza do George'a Luska z połową nerki Catherine Eddowes. Pokazał ci list z piekła, ten, który zabrał z akt Rodriguez'a? I tak jest wpisany na listę użytkowników. I co z tego? Manning uważa, że musimy ustalić, którego z podejrzanych naśladuje nasz morderca. Wtedy będziemy w stanie przewidzieć jego następny ruch. Więc to, że szuka na tych obskurnych stronach, tylko mu się chwali. Na początku też tak myślałem, ale potem odkryłem, że Manning logował się też na mniejszych stronach, które mówiły o przemocy. Dziwne jest to, że był na nich stałym bywalcem od 1997 roku. Czyli na 18 miesięcy przed pierwszymi morderstwami, tymi, za które skazano Rodriguez'a. To znaczy, że Manning zna sprawę rozprówacza od lat. To bez sensu. Jeśli to prawda, czemu by to ukrywał? Bo to on jest tym świrem. Uważamy, że Manning wrobił Rodriguez'a w morderstwa sprzed 7 lat, a teraz próbuje znaleźć kolejnego kozła ofiarnego. Poszperaliśmy w jego przeszłości, pasuje do profilu. Jakiego? Wypalonego gliny z problemami małżeńskimi? To powierzchowne. Jako dziecko był w wielu domach zastępczych, miał kłopoty rodzinne. Żona próbowała się niedawno zabić. Takie problemy ma pół miasta. Nie ma szans, żeby on kogoś zabił. Jeśli jesteś zbyt zaangażowany, pora o tym powiedzieć. Co tu robimy? Nie chcę, żeby Smith nas zobaczył z Lesterem. Ciekawe. Spokojnie, powiedział, że będzie o 4:00. Daj mu parę minut. Dlaczego prosiłeś o informację o rozprówaczu, skoro wszystko o nim wiesz? Teczka miała być dla ciebie. Sprawa Tumblety'ego jest złożona. Tak naprawdę nikt nie wiedział, że był on podejrzany do czasu, gdy 10 lat temu jakiś dziennikarz nie odkrył listu głównego inspektora Scotland Yardu Johna Littlechilda. W Wielkiej Brytanii ujawniono wtedy tajne dokumenty. Tumblety był Amerykaninem, który na krótko zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Daty jego przyjazdu i wyjazdu objęły czas, kiedy morderstwa miały miejsce. Podobno wtedy nikt nie wiedział, że Tumblety był podejrzany. Policja ukryła ten fakt, jak i wszelkie informacje o nim. Bali się, że wyjedzie, co ostatecznie i tak zrobił. A co wskazuje, że na nim wzoruje się nasz podejrzany? Prawie nic, poza małą, czarną torbą. Gdzieś czytałem, że Tumblety też taką nosił. Przynajmniej wydaje mi się, że to o niego chodziło. Podsumowując, Łosowski studiował medycynę, Eisenschmidt był rzeźnikiem, Tumblety był Amerykaninem. Który to? Moim zdaniem rzeźnik. Ale ostrożnie z wnioskami. Rozprówacza nigdy nie złapano. Wątpię, aby wasz morderca zostawiał jakiekolwiek dowody przypadkowo. Jak długo interesujesz się rozprowadzaczem? Bardzo długo. Czemu pytasz?
Kuba Rozprówacz jest uosobieniem zła. Brak motywu, niezwykle brutalny, nigdy nie złapany. Iago z nożem. Pieprzony cień, czający się w najskrytszych zakamarkach ludzkiego umysłu. Jak długo? On jest przyczyną istnienia policji. Wystarczy. Jeśli chcemy sprawdzić wszystkich z listy, powinniśmy się rozdzielić. Nie, trzymajmy się razem. Lista nie jest taka długa, a ty jesteś jednym z podejrzanych. Wzruszające. Mi pasuje. Jak Smith i Jones. Dziękujemy pani. Ma alibi. Kto następny? Joe Bunting. W noc podwójnego morderstwa przesłuchiwany na siłowni przy Sunset Boulevard. To może tłumaczyć czarną torbę. Mieszka przy Whitechapel 129. Niezły zbieg okoliczności. Whitechapel to część Londynu o powierzchni 5 km². Tam miały miejsce wszystkie morderstwa Kuby Rozprówacza. Tyle samo ma West Hollywood. Pani Bunting? Tak. Komisarz Wilkinson, a to pana poznaję. Chcielibyśmy zadać państwu parę pytań. Męża nie ma, a ja właśnie zaczęłam przygotowywać podwieczorek dla syna. Może wrócicie jutro rano, wtedy będzie mąż. Zajmiemy tylko parę minut. Proszę. Zazwyczaj kończy koło pierwszej, ale nie zawsze wraca prosto do domu. Dobrze by było, gdybyśmy z nim porozmawiali jeszcze dziś. Gdzie jest? Czasami chodzi na siłownię. Z Billem. Razem pracują, a to blisko budynku. Ale teraz już pewnie są w pracy. Gdzie to jest? Sunset 1900. Jest ochroniarzem. Obaj są. Co tam jest? Dodatkowe pomieszczenie. Mąż trzyma tam swoje stare rzeczy. Ktoś tam mieszka? Nie. Nie sprawi kłopotu, jeśli tam pójdziemy? Nie. Czyje to? Męża. Dziękujemy, pani Bunting. Przepraszamy za najście. Coś ukrywa. Widziałeś, jak patrzyła, kiedy tam weszliśmy? Może wykopała tam męża. Zdobądź nakaz rewizji. Chcę się tam rozejrzeć. Nic nie znajdą. Czy między 14 a 17 marca pracowałeś z Buntingiem na nocnej zmianie?
Nie wiem. Być może. A o co chodzi? Dokończ. Zadzwonię za godzinę. Dokąd idziesz? Annie Chapman. Takie same rany i układ ciała. Wszystko tak samo. No i brakuje macicy. Gdzie byłeś? Co masz na myśli? Nie pojechałeś do domu, prawda? Większość osób piszących czerwonym atramentem schowałaby go głęboko, nie sądzisz? Nie rozumiem. Nie udawaj. Na pewno czytałaś papiery. Nie. Nie możesz tak po prostu przychodzić i węszyć. Nie węszyłam. Chciałam tylko posprzątać za szafką. Musiało się wtedy przewrócić. Nikt się nie dowie. Proszę. Nie powinienem podnosić głosu. Przepraszam. Cholera jasna, człowieku, nie rób tak nigdy więcej. Mogłem cię zastrzelić. Nie umiesz strzelać. Gdzie byłeś? Gliny cię szukały. Co im powiedziałeś? Spokojnie, nic. Pytali o Ellen i o zeszły tydzień. Same bzdury. To wszystko? O nic więcej nie pytali? Jak na przykład? Musi gdzieś być. Kapitanie, chyba coś mamy. Mamy go. Zadzwoń, jak się pojawi.
Cholera. Wyjeżdżasz? Please. Proszę. Nikt się nie dowie. Zrobię wszystko. Tak? Szukam Streeta Wilkinsona. Mieszka tutaj? Idę. Wszystko w porządku, kochanie. Cześć. Cześć. Kto to? Moja żona. Żona? Bardzo chciała cię poznać, ale jestem spostrzegawczy. To prawda. Co się stało? Jest późno. To nie Eisenschmidt, tylko Tumblety. Bantik jest Tumbletym. Ta czarna torba musi gdzieś tam być. Przecież nic ich nie łączy. Znajdziemy torbę i wszystko się połączy. Zobaczysz, chodź. Teraz? Słuchaj, Smith był już w moim mieszkaniu. Zostawił dwóch policjantów na straży. Nie mamy dużo czasu. Czemu tak się nim przejmujesz? Przecież ścigamy tego samego mordercę. A ty od kiedy go bronisz? Powiedziałeś mu? Nie możesz tak po prostu tam wejść. Zostało mu jeszcze tylko jedno morderstwo, a później zniknie. Dobra, daj mi się ubrać. Ale musimy zadzwonić do Smitha. Odciski, które znalazłem, należą do kobiety. Pewnie do żony. To te same, co w domu. Powiedz kapitanowi. Dobrze. Tu nic nie ma. Ani odcisków, ani czarnej torby. Spadamy stąd. Smith chce z nimi mówić. Jest coś jeszcze. Wiedzieli, że jesteśmy blisko. Inaczej nie opuściliby domu w środku nocy. Chcę się jeszcze rozejrzeć. Co, mam iść z tobą? Niczego nie dotykaj. Zwijamy się, panowie. Czysto, nic nie ma. Niech ktoś to otworzy. Zostawiłeś go samego? Zacięło się. Otwieraj. Bingo. Lepiej wy to weźcie. Ja nie chcę zostawić odcisków. Mówi Smith. Na Sunset 1900 jako ochroniarz pracuje Joe Bunting. Zatrzymajcie go do mojego przyjazdu. Zawieź to do laboratorium. Niech zbadają tusz i listy. Nie obchodzi mnie, która godzina. Zadzwoń, jak będą wyniki. No to macie swojego sprawcę. Wyciągnij ręce. Po co? To oczywiste, że tutaj nikt nie mieszka i że nie znajdziemy odcisków palców. Mam rację? A teraz wystaw ręce. Będę za 15 minut. Dobrze, pa. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie. Myślisz, że to zaplanowałem? Przysługuje ci prawo do obrońcy, jeśli cię na niego nie stać. Zamknij się, to koniec. Jak skończycie, zawieźcie go na komendę. Czy rozumiesz swoje prawa?
Przepraszam, szukamy Joe Buntinga. Zbierajcie się stąd. Tak? Smith. To go znajdźcie. Cześć, Amando. Cześć, Matt. Wychodzicie gdzieś wieczorem? Nie, mam pracę do napisania na jutro. Szkoda. Do zobaczenia. Zbieramy się. Spójrz tylko. Muszę cię stąd zabrać. To mapa Londynu. Na czerwono zaznaczono miejsca morderstw z 1888 roku. George Yard, Back Row, ulica Hanbury, podwójne morderstwo przy placu Mitre i ostatnie przy Miller's Court. A to mapa West Hollywood i kropki na miejscach zbrodni przy Sunset Boulevard. Więc o jedną za dużo. Zgadzają się. Co? Z czym? Atrament z butelki z tym na papierze. Znaleźli w nim ślady krwi. Są też buty firmy Raptor, rozmiar 43. Sprawdzamy też włókna ze spalonych za domem spodni. Myślisz, że to też ukartowałem? Dzięki. Spójrz, ta jest nowa. Boże, nie, jedziemy. Zdejmij mi to do cholery. Sunset 19015. Co jeszcze wiem o Mary Jane Kelly poza tym, że była ostatnią ofiarą? Została zmasakrowana nie do poznania we własnym pokoju. Odbierz do cholery. Jaki numer? 221. Hej, spadajcie stąd. Co tu się dzieje? Kim jesteś? A ty? Ojcem Amandy. Wiesz, gdzie ona jest? Widziałem ją parę minut temu. Szła do klubu. Cholera. To ona? Tak. O nie! Na ziemię, policja! Jesteś cała? Tak. Jesteś ranna? Nie. Zostań z nią, zaraz wrócę. Uciekł na tyły budynku. Stój! Policja! Do wszystkich jednostek potrzebne wsparcie na Whitechapel 129. Policja! Wyjdź! To koniec! Cholera. Jest w środku. Daj mi latarkę. Idźcie od frontu. Thank you.
Boże! Rzuć broń! Co to było? Boże. To niewiarygodne. Ale wyjaśnia, jak była w stanie podejść blisko do każdej z ofiar. Ma zaawansowaną schizofrenię. Nigdy się nie otrząsnęła ze wstrząsu poporodowego sprzed 8 lat. Po 2 dniach akcji porodowej zrobiono jej cesarskie cięcie, ale dziecko urodziło się martwe. Wtedy miała miejsce pierwsza fala morderstw. Po jakimś czasie, aby uciec od tego, co się stało i od swoich brutalnych czynów, zamknęła się w wyimaginowanym świecie. To niesamowite. Jest bardzo inteligentna. Opowiada wszystko bardzo dokładnie. Mówi głównie o 2 osobach. O Timim, 8-letnim synku, i o lokatorze, którego niedawno wymyśliła, po to, by na niego zwalić winę za popełniane morderstwa. Wszystko dzieje się w jej głowie. Lokator i Timmy są dla niej tak samo prawdziwi jak ty czy ja. Jest całkiem szalona? Wymyśliła postać, która miała obsesję na punkcie Kuby rozpruwacza. Poprzez nią szukała informacji o nim i dokonywała zabójstw. Musisz pamiętać, że dowody przeciwko Rodriguezowi nie były pewne. Być może jako Ellen nie byłaby w stanie zabić. Kapitanie, wyprowadzamy ją. Nie martw się. Zaopiekujemy się Timim. Timmy? Zmarł 7 lat temu. Dziś w nocy o 2:30 policja we współpracy z FBI i biurem miejscowego szeryfa aresztowała panią Ellen Bunting w jej domu przy ulicy Whitechapel. Zostanie ona poddana badaniom psychiatrycznym. Czemu z nim nie poszedłeś? Nie wierzysz, że to ona? Tak? Widziałem ogłoszenie. Szukam pokoju do wynajęcia. Proszę wejść. Przeniósł się pan właśnie do Santa Monica? Nie, szukam czegoś nowego. Czegoś, co mnie zainspiruje.
Wspaniale. Oprowadzę pana. Tekst Aleksandra Modrzyńska-Moraś. Czytał Piotr Balasz.